Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Warlords Battlecry 3 na moim kanale. Dzisiaj ze mną po raz kolejny pan Jora komentuje. Dzień dobry, wieczór. I komentujemy sobie rozgryweczkę Battlecry Competition, czyli turniej organizowany oczywiście przez pana Jorę. Dzisiaj po raz trzeci spotykają się drużyna KKP i Mati kontra Kronos i Enzo. Po raz trzeci, po raz ostatni na mapie Islands. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także, górny narożnik, Mati na rycerzach, KKP na baśniakach, mroczny krasnolud, Enzo i Kronos na mrocznych elfach. Dobra. Mati sobie wziął dwa orły, tak by the way. 10-10-10 bardzo fajnie, tutaj u KKP jest więcej krychy, no to wiadomo, na baśniakach to musi być. Enzo gra druciarzem, więcej złota, mniej metalu, kamienia 10, ok. Kronos wzywa i ma 10-10-10 na mrocznych elfach, no nie głupio, to tam normalne w sumie, tak myślę. No i zobaczymy, jak to się potoczy, drodzy Państwo. Można w międzyczasie poteoretyzować o matchupach, ale sam bym chciał tutaj ostatni pochod, te 10-10-10, spoko. No tak, mamy rycerza z baśniakiem, czyli możliwą do wypracowania sobie synergię. Jednakowoż, dobra, mam już nawet tier drugi u baśniaka, ale no jakby ja grałem powiedzmy gierki próbne przed turniejem baśniakiem na tej mapie. No i przeszkadzały na pewno małe budynki w zabudowie naturala, że budynki też były mało wytrzymałe, jednostki dość słabe, no i budowniczy wolni, więc musiałem się skupiać na stawianym, możliwie jak najszybciej stawiać te budynki, co jednak kłóciło się trochę z ideą zabudowy. Napiszę już, no dobra, już cofa tego szkieleta, spoko. Z kolei mamy mrocznego elfa, no i tu już jest jakiś potencjalny, powiedzmy, potencjalna synergia do przesyłania krychy na cienie. Nie wiem po co w sumie, ale też no w sumie mroczny elf mógłby, znaczy mroczny krasnolud mógłby przesyłać kamienia w późniejszym etapie gry. W sumie mroczny elf też na początku ma dużo surków, mógłby je przesyłać mrocznemu krasnoludowi również. Jakieś walki ze szkieletami. Pierwszy Spriggan. Ja bym chciał tutaj troszeczkę powie... O, zobaczymy, co ten szkielet zrobi. Wycofuje. Czy wchodzi? Nie, dobra. Kręci się po prostu obok. Wracając do tego tutaj, co piszą... Bo tutaj coś było. Dzień dobry, wieczór w ogóle panie Kamilu przede wszystkim. Co to za mapa? Pan Fafnir pisze, no tam już ktoś odpowiedział, że turniejowa. No to jest jedna z nowszych map 2x2. W sumie chyba najnowsza ze wszystkich, które wyszły do tej pory. Chociaż tam są jeszcze dwie nowe do 1x1. Ale no to jest najnowsza do 2x2 właśnie o nazwie Islands. Bardzo spoko, taka dosyć obszerna, dosyć szeroka. Są różne miejsca, z których można atakować. Krowy? A to z zadania? No możliwe, wiesz. A on nimi steruje? No idą do niego stare, nie? No. What? I nawet patrzę na Herka, ale to nic nie daje, no to musi być z zadania. Poza tym no tam Maticie wcześniej kręcił się. Nie, no nie da się przyzwać zwierząt z żadnymi zakręciami, także no wiadomo, że z zadania. Tylko chodzi o to, że właśnie na tym HD patchu jest też trochę nieoficjalnego patcha fanowskiego tam z internetów, który pododawał nowe zadania, których normalnie nie ma. No ale no, bo takiego zrespienia krów w zadaniach to się nigdy nie dało tego zrobić, no ale okej. Mroczna piechota przegrywa ze szkieletami, chociaż nie było jej za wiele. No. Póki co. No, zobaczymy, jak tutaj się to rozwinie. Giermkowie u rycerza są tworzone, jakby co. Rycerz T2 targowicho buduje. Ciekawe jestem, czy już kliknął te trzy, czy jeszcze nie.
jednostki wchodzą w siebie, no to chyba normalne, zawsze wchodziły. No, co ja poradzę na to? No właśnie. Żelazne golemy pogoniły Matiego. Mhm. Przez bohater Enzo, zobaczymy, czy on tutaj będzie chciał coś... O, dostanie parę ciosów od szkieletów. No to teraz tak próbuję wyminąć, żeby pociorać te szkielety. Golem wyryżnął właśnie tych szkieletów, chyba czterech. Z pięciu raczej, patrząc na expy. A, możliwe, może pierwszy cios zabił trzech, bo tam trochę tak te trupy jeden na drugim. Widzę po prostu cztery tarcze. Mhm. To jest cały czas neutralne kopalnie ze strony Kronosa, co ciekawe. A, najpierw sobie zachachmicił to górne, no bo złoto, krycha, no w sumie racja. Mm-hmm. Aczkolwiek kamień na starcie dosyć ważny też u Mrocznego Elfa. Metal też o dziwo na starcie mm-hmm. tam dosyć ważny. Są giermkowie, ostrzeliwują żelazne golemy. Właściwie no teraz rycerze mają taką swobodę, tylko gdyby cofał jeszcze tymi giermkami. No. Musi tylko ściągać te miny. O, prawie zabiły, no ale tutaj jeszcze wieńczy działa golem. No niestety, no 5 giermków popadało golem, żaden nie zabity, w ogóle golemy mają już plus 15 do obrażeń, czyli zrobiony ten buff plus 10 pewnie i plus 5 jeszcze tam w głównym budynku. Niszczone są budynki przez golemy. Oczywiście dwa no, golemy. No nie zapominajmy, Mroczny Elf ma jedno z gorszych zajmowań środka, podczas gdy no golemy ratują to lewe skrzydło. No. No, jak wejdą, jak ci giermkowie będą mieli właśnie jeszcze te plus 5 do obrażeń, plus 2 do zasięgu, no to będą sobie fajnie już radzili z tymi golemami. Jeszcze płonące strzały do tego. Bo golemy nie mają odporności na piercing, tylko na cięte. Idzie bohater Matiego tutaj. Co on tu zrobi? Co on tu wymyśli? Przejmuje. Golem oczywiście padł, zanim zdążył wykonać cios. Bardzo ładnie. Wymikrowany. Po prawej stronie grupka szkieletów ze spryganami Dumbludem przy kopalniach złota i krychy. KKP, tak? KKP gra baśniakami. Tak. Golemy już plus 20 do obrażeń mają. Jeszcze żaden buff do pancerza nie wpadł. Tutaj w ogóle próba niszczenia kopalni, jednocześnie przejęcie i teraz cały czas ta animacja ataku. Chyba się nie dogadują KKP z Matim teraz. No i pewnie Mati dalej w szoku, ponieważ... Mati, bo masz bohatera na tym, dobrze. Te golemy są wszędzie na razie. Karły też są wszędzie. O, giermkowie będą padać. Będą padać giermkowie. O. Nie są cofane. No, trzech tam wyratuje. No, jakby im zrobił te buffy i bych miał tam z pół staka na buffach, nawet bez płonących strzał, tam pół staka na buffach, bym, myślę, by pocierały te golemy. No. Jest to za mało ich ma jeszcze póki co. No, może przystopował ich produkcję, no bo jednak to złoto wyżera. Ale będzie dostawał od baśniaka niebawem, także no jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo ja dalej jestem tego zdania, że im dłużej gra będzie trwała, tym lepiej dla górnej drużyny niż tej dolnej, aczkolwiek no z drugiej strony też bez końca krychy na cienie, mroczne elfy jednak też będą się stakować, także jedna i druga drużyna tak naprawdę ma mocny potencjalny late. No ale tak, zobaczymy, tak, jak święte słowo będzie wykorzystywane jeszcze, nie, bo to... I na czaro będzie działało i chyba na golemy to działa, czy nie? Mithril? Nie Mithril, tylko święte słowo, czy zabija golemy. Nie. Ale cienie na pewno, tak? No to chociaż tyle. Chwila, bo mi się tam coś... No dobra. Golemy są maszynami. No teraz mają nawet speeda dorównującego wężowym kapłanom. Tu tak czysto, ciekawostkowo. No. No, zobaczymy, jak to pójdzie. No, póki co kontrola jest dosyć ładna. Mroczny Krasnolud oczywiście już ma buffa plus 4 do zasięgu na maszynach. Odważny atak baśniowego. No, niech tam troszeczkę po prostu na aimowie to zone-shotuje przecież te wszystkie golemy.
No, nawet nie są już one-shotowane te leprechauny. I są już łucznicy z czaru. No, są, tak. Łuczników już widziałem od dłuższego czasu, ale nie mają żadnych buffów. Czaro mają już buffa pierwszego do many, buffa do obrażeń oczywiście najważniejsza. Pierwsza próba wbity. Czaro padają od giermków, bardzo ładnie zresztą. Giermkowie sobie świetnie radzą. Tylko tych czaro tutaj, żeby dobili, bo szkoda, żeby ta trójka tutaj tak... No jedna wieża zniszczona, golemiarnia. No i mogliby wycofać tutaj już tak naprawdę niepotrzebnie. To tracą. No ale dobra, już niech sobie stoją. Podejrzewam, że w tym momencie po prostu wykonują jakieś rozkazy w bazie, coś innego ciekawszego robią, tam zostawili już to, co mają. Te trzy u rycerza i robi tych czempionów, tych rycerzy czempionów. Nie tych zwykłych, żadnego zwykłego nie widzę. I ma chyba tylko jedną stajnię. No i nie dobudowuje kolejnych stajni póki co. Nie widzę też nigdzie jeszcze kaplicy miecza, a te trzy już pewnie ma od jakiegoś czasu. Baśnik też ma te trzy. Umrocznego oczywiście te trzy, umrocznego krasnoluda też te trzy. Cienie będą już robione, bo już widzę te hale powstawiane. Golemy trochę zestakowane, pierwszy baw do pancerza u maszyn. A teraz idzie naturalnie mrocznego elfa pod lupę, ale tu są już trzy machiny, które mogą te karzełki łatwo porobić. No i KKP gra tym agresywnie, tylko że jeżeli będzie grał tym agresywnie, no to odbije to się na jego lejcie. No, zobaczymy, bo póki co może sobie na to pozwolić, nawet powinien, bo on i tak teraz tymi low-levelowymi jeszcze jednostkami póki co atakuje, aczkolwiek już mają piąte poziomy, więc zawsze lepiej, żeby tam chyba coś poniszczył tych budynków, bo on i tak ten, można powiedzieć, że ma pół darmo te jednostki, jak ma te bez końca złoto, może przesłać rycerzowi, rycerz przehandluje, odda krychę. Uwaga, łucznicy ze wszystkimi apami. No, są wszystkie buffy na giermkach, płonące strzały, 17 obrażeń plus 50% jeszcze od ognia do tego, zasięg fajny, wszystko się zgadza. Dzień dobry, wieczór, panie Józek. No zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj czaro niszczą kopalnie. W bazie czarna kawaleria, w bazie rycerza. W bazie rycerza czarna kawaleria. No to mówiłem, tam widziałem jednego, teraz drugi się pojawił. A mroczny elf tam jakąś kawalerię robił przez całą grę? Nie zrobił ani pająków, ani kawalerii, chyba prosto po czaro poszedł. Podchodzą szkielety i tu jest odpowiedź dla Cinka, otrzymują 2 punkty obrażeń od płonących strzał, jakby ktoś pytał. Te szkielety posłane na giermków nie poradzili sobie z nimi. Kto by pomyślał? Ale już ładny damage nawet sadziły tym żelaznym golemom. Tutaj wystarczyło mikro i dlatego... No, jeszcze te budynki do mieczy. Przecież tutaj gdyby orzeł podleciał z budynkiem do mieczy, gdyby to wszystko popadało, później by się pozmieniało w miecze, to by przecież to tak się opłaciło, tak by to pociorało. A tak to po prostu to pada za darmo. Muszą wykorzystywać swój potencjał stuprocentowo. Jeżeli już mają tracić wojska, to niech się miecze z tego zrobią, tak? Pajęcze kapłanki odporne na magię wychodzą. A pajęcze kapłanki miały odporność na magię? Tak, zawsze miały. O. O, faktycznie. Tutaj czaro trochę tańczą, żeby coś tam pozabijać. Dlatego mówię, że ten meczap na baśniaka jest wyrównany mrocznego elfa, nie? No ja wiem. Mrocznym elfem właśnie można sobie fajnie radzić z baśniakiem. Się fajnie, tak? No taki fajny matchup właśnie jest, tak jak mówisz, tak. Dużo giermków, bardzo dużo giermków. No a z kolei na przykład taki baśniak wprawdzie nie ma harpy, ale ma skrzaty, którymi może hejtować z zimnym. Tam czaro coś próbują. Cała masa giermków na środku. No, ciorają te golemy bez problemu, tylko że balisty tam są też, no. Jakieś pojedyncze anioły też mogłyby się mimo wszystko przydać, chociaż może nie. Czaro wchodzą w natural baśniaka, oj, ten natural padnie, za dużo tych czaro. Oj, zdecydowanie za dużo tych czaro, nie ma tu bohatera w wieży ani nic, no może to i lepiej, bo by padł. Pajęcza kapłanka otoczona, ale robi swój jab, przywoła pajęczą królowe, pajonki się rozlazły.
No, dosyłane są wojska karłów i giermków na natural, żeby nie został stracony. No tutaj czaro późno robią robotę. Część atakuje wieżę, część atakuje kaplicę. Bardzo słusznie, jedno i drugie zniszczone. Ale nie zdążą już zniszczyć chyba żadnej kopalni. Chociaż może jeszcze to wygra tutaj. Chociaż nie, no jeszcze giermkowie od dupy strony podchodzą. Także będą tutaj otoczeni. Zombie przyzwane. No, giermkowie fajnie sobie radzą. No budynki wszystkie potracone, ale... Ale zasoby zostały. Ale krycha nie zniszczona. Najważniejsze, że kopalnia krycha nie padła. Ale dużo tych giermków popadało. Szkoda, że tu nie ma żadnej kaplicy miecza. No przydałoby się. Ani katapult. Ale dużo czaro też potracił. Kronos to też jest bolesne. Tak. Myślę, że no nawet ten Mroczny Elf bardziej to odczuje niż tych giermków. No bo zobaczymy. Giermkowie nie dość, że taki zasyp, no to jeszcze dystansowcy z fajnymi uprawnieniami na budynki. Kaplica miecza, nie katedra. Kaplica miecza tutaj. Anioł jest jeden. Może Ava wrzuci. On tam oczywiście padnie od błyskawic w sekundę, wiadomo, ale no jakiś tam Ava wszedł. Jeden. Słabo. Odporności za wysokie. Była niedawno na serwer dyskusja a propos tego, jakie są zależności między rasami, traity, o, tak się to mówiło. Jakby poznawałem to siłą rzeczy, kiedy jeszcze tam pisałem, tam patcha z dziadziorem, tego patch fanowski i tak dalej. Enzo nie odpuszcza, Enzo, tylko Kronos. Niszczona jest kopalnia krychy na naturalu, to jest bardzo duży cios. Ci giermkowie tutaj padają. Żelazne golemy dealują z rycerzem na ich jego naturalu. No jeszcze katapulty tam podsyłane. No natural baśniaka utracony, trochę bolesne. Giermkowie tu przestali strzelać. No jest ciężka sytuacja u baśniaka. Bardzo ciężka. Szkoda tej wieży tam tak naprawdę i ta kaplica miecza nic nie zdążyła zrobić. Tam była, nie była. Inkwizycja. No jest pierwszy inkwizytor faktycznie. Bez many jeszcze. Ale on tam szybko padnie przecież. On tu nic nie zrobi. Zajmuje się pajączkami. Ma te 20 armora. Jeszcze złoto zostało baśniakowi niewypełnione. Tam co prawda mało mu potrzebne. O, skasowane karły. Oczywiście dobre sterowanie czaro. Na natural u rycerza wybroniony, ale u baśniaka no jest... Bieda. Niewolnicy nawet przyszli. No u rycerza też jest bieda, bo już cienie wyszły. No, sporo cieni. Outrange na łuczników. A giermkowie tutaj stoją na zewnątrz. Cienie się dobiorą do tych giermków. No, giermkowie padają. Wycofuje ich. W wieży chyba nie ma giermka włożonego, tylko bohatera. Nie włożył tam giermka. Musi tam koniecznie wsadzić. Chyba to będzie robił właśnie. Enzo optymalizuje grę mrocznymi. Tak. Tutaj kamienne golemy też. Pewnie zanadto kamienia ma na tym etapie gry, kiedy już buduje limit. Jest kaplica miecza tam przy baśniaku, przy naturalu. Tam jest masa kości. Prawdopodobnie by sięgnęła ta kaplica, żeby coś tych mieczy zrobić. Niszczona jest ostatnia kopalnia z naturala. Oj, szkoda troszeczkę tutaj takiego zagrania. Mroczny elf jednak dał radę tam sobie zniszczyć ten natural. I teraz będzie się mroczny elf razem z krasnoludem skupiali na lewej stronie mapy. Jeszcze golemy środkiem, chyba że... Nie wiem, czy będą przechodzić. Rycerz ma już wszystkie buffy na pancerz zrobiony. No ale czaro już podchodzą pod natural rycerza, no i tutaj oczywiście no raczej to wyciorają. Za daleko jest kaplica miecza, jest tylko jedna, nie ma tej katedry. Ajajaj, ten rycerz tutaj się wywali od pierwszego lepszego słupa, właśnie, podatność na ogień u rycerza. Enzo ma piąty poziom, co ciekawe, pieca. Pieca, możliwe, że brązowe golemy będą. Bardzo dużo tych budynków do cieni, czyli pewnie krycha masowo wysyłana. Wieża dobrze wypełniona. One-shotuje czaro. Bohater Enzo padł na środku. Oj. Czyli mroczny krasnolud będzie miał bardzo ciężko, żeby coś teraz robić sensownego.
Tam będzie co prawda dostawał te krychy, będzie robił te cienie, ale ogólnie jego wszystko będzie, no. I pierwszopoziomowe będzie miał jednostki teraz tylko i tak overall będzie miał ciężko. Ten golem z jednym HP przeżywa strzał wieży. No i ta wieża tam pada od maszyn. Trzeba to przecież jeden rycerz na to by poszedł. I... No. A ma tych rycerzy. Kurczę, no szkoda tej wieży, żeby została zniszczona przez takie, kurczę, dwie katapulty. Przecież można było je bez problemu szybko wyciorać czymkolwiek. Szkoda. Masa cieni z no, jakimiś tam pojedynczymi istotami. O, idzie inkwizycja, ale bez many niestety. Przecież oni tu prawie nic nie zrobią. Już jeden wywalił. Zaraz pozostała dwójka się wywali i się wywalili. Nic nie zrobili. Cienie, ale tutaj miecze na szczęście przyzwane. No i to już jest jakieś wyzwanie dla tych cieni. Już wyjściowo mają 15 odporności te miecze. No. Same z siebie. Jeszcze plus 10 do obrażeń, jak zrobiła buffa na tych rycerzach, już będzie fajnie. I co? I generalnie prawa strona mapy tam jest niby jako tako oblegana, ale to tam nie za dużo, więc coś tam muszą mieć. Na pewno wypełnić te cholerne wieże, mieć tu zabudowę lepszą. I ta prawa strona, może być tak trochę bardziej olana na rzecz właśnie wybronienia tej lewej. Szkoda tej wieży rycerza, naprawdę nie musiał jej tracić. Szkoda. I wprawdzie bohater Enzo padł, ale to może być za późno już na zrobienie z tego real deala. No. Od tyłu znowu idzie grupka inkwizycji, giermków tam przechwyciła po drodze jakieś jednostki, ale no natural rycerza jak będzie stracony, to będzie większy ból. Wszystko wypełnione mam. Baśniak robi już szóstopoziomowe jednostki. Bohaterów nie stracili. Rycerz powinien zacząć już profilaktycznie zabudowywać swoje kolejne wieże, bo natural to już wiadomo, że straci. No i musi dzielić te jednostki, niech on dzieli te jednostki. Niech się nie fokusują na pająkach przecież. Rycerze posłani za późno tutaj. I wejdą jeszcze w nie to, co trzeba, wywalą się od tego. Aj. No i rycerze popadali, a magowie jak stali, tak stoją, biją dalej. No i pojedyncze kapłanki robią robotę na pewno. No, na pewno irytują. Co prawda przybliża to Kronosa do zbliżenia się do tego limitu globalnego, ale raczej gra nie będzie trwała na tyle długo, żeby się musiało to martwić. Cały czas są dosyłane jednostki po prostu ciurkiem, gęsiego idą. Jedna armia za drugą. Po prawej stronie właśnie cały czas jakiś oddział tam trzyma, będzie próbował odbić chyba swój natural, ale po lewej stronie cały czas jest burdel, a rycerz dalej nie ma profilaktycznej zabudowy przed swoimi kolejnymi wieżami. Pewnie są, nawet nie są wypełnione. Oj, tak, smutek. I w sumie już Enzo ma tyle kopalni, że strata bohatera nie zaboli go jakoś bardzo. No, i w dodatku są powypełniane te kopalnie. Także i nawet te siły, przejął. Siły otoczone dolnej drużyny. Wprawdzie rozgromieni. Rozgromieni czarą, a w jakichś szczątkowych liczbach, ale główne natarcie trwa na tej wieży giermka jednego. Ojejku. Oj, bohater Matiego. No, widzę. Zdąży się schować do kolejnej wieży. Ale szkoda, bo ta gierka też miała fajny potencjał na coś więcej. Pegazy u Baśniaka. No Baśniak już doszedł do fajnych expów, do fajnych rzeczy. Enzo się udało zabić bohatera. Także no ten mroczny elf, no typowo tutaj Kronos musiał wykierować tymi czaro. Co ciekawe, nawet Harpi nie musiał robić. Tam inkwizycja się jakaś pojawiała, ale nigdy nie miała many jak się pojawiała. No tier trzeci dalej u Kronosa. Aha, okej. No Kronos postawił wszystko na swoich magach, tak? Czaro i do tego jeszcze te kapłanki. Bohater zaraz znowu... Katedra niszczona. Jakiś anioł wyleciał, może te maszyny chociaż zniszczy, zanim zostanie spadolony przez czaro. No zdążył dwie maszyny zniszczyć.
To zaraz będzie T5 niszczone u tego rycerza. Czy ta katedra wystrzela coś piorunami, świętym słowem? Nie? No, trochę useless. Myślę, że już poddanko. Poddanko. Raczej z tą myślą. Chociaż tutaj jeszcze Baśniak tam się nie poddaje, stawia jakieś... Znaczy się Baśniak, co ja mówię, tutaj Kronos buduje budynek. Myślałem sobie, że to Baśniak stawia, to nie, to Kronos tutaj buduje. Zombiakiem. A czemu to akurat, a nie pustkę? Pustki się tak stawia w bazie, dużo, dużo lepiej. No cóż. No trudno, no. Czaro to ugrały po prostu. Mhm. A szkoda, bo Giermkowie sobie z nimi świetnie radzili. No. Te ataki tutaj były bez tych całych... Bez kaplicy miecza w ogóle. Te święte słowo chyba ani raz przez tą grę nie było użyte. Smuteczek. Ale dobra, no myślę, że możemy uznać, że trzecia i zarazem ostatnia rozgrywka Kronosa z Enzo przeciwko KKP i Matiemu, no Kronos z Enzo wygrali wszystkie trzy gry. Jak najbardziej. No i zwycięstwo, no. No tak. No dobrze, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Ze mną był pan Jora. Dziękuję. Pozdrawiam i polecam. Skawron 5.